Dzień dobry, nazywam się Filip Karman. Witam i zapraszam na rozmowę o mieście. Będziemy dzisiaj rozmawiać o budżecie obywatelskim. Piotr Choroś jest jednym z gości, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. Dzień dobry, panie dyrektorze. A drugim gościem jest Krzysztof Wiśniewski, przewodniczący zarządu dzielnicy Czuby Południowe, no i autor projektów do budżetu obywatelskiego. Również kłaniam się nisko. Dzień dobry, bardzo mi miło spotkać się z państwem. Panowie, dzień dobry, mam nadzieję, że już mnie słychać. Słychać, widać. Panowie, od 7 lat budżet obywatelski funkcjonuje w Lublinie. Co możemy po tym czasie powiedzieć? Jak się sprawdza? Co możemy stwierdzić? Pan dyrektor jako pierwszy, bardzo proszę. Witam państwa. Rzeczywiście 7 lat budżetu obywatelskiego za nami z różnymi przygodami. Co roku zmieniamy formułę budżetu obywatelskiego. Próbowaliśmy bardzo, bardzo wielu rzeczy w Lublinie. Mam wrażenie, że wypróbowaliśmy w naszym mieście schematy, które są znane chyba we wszystkich polskich miastach, czy prawie wszystkie schematy, bo na pewno nie wszystko. Osoby, które się angażują w budżet obywatelski od samego początku albo nawet przez ostatnie lata widzą, że on się zmienia, ewoluuje. Z rzeczy, które ja jestem zadowolony, bo no chciałbym mówić o jakichś sukcesach, o rzeczach, które są pozytywne, no to jest to, że staramy się, aby regulamin budżetu obywatelskiego rzeczywiście powstawał w odpowiedzi na konsultacje społeczne, na potrzeby mieszkańców i mieszkanek. Wiadomo, nie da się wszystkich rzeczy, które są do nas zgłaszane, zrealizować. Często one są sprzeczne, ale w tej chwili rozpoczęliśmy konsultacje społeczne, jesteśmy po kolejnej edycji. Widzą państwo, jakie są wyniki, jakie projekty przeszły, jak ten mechanizm zadziałał, jak zmiany, które wprowadziliśmy wspólnie rok temu, wpłynęły na budżet obywatelski w tym roku. Liczymy na to, że też uda nam się wspólnie wypracować jakieś modyfikacje regulaminu i przedstawić je prezydentowi oraz następnie Radzie Miasta, która decyduje. Zrealizowaliśmy bardzo dużo projektów w Lublinie. Zresztą jeden z panów z Fundacji Wolności, Krzysztof Kowalik, podsumował bodajże rok temu budżet obywatelski w artykule swoim, gdzie też przedstawił całkiem ciekawe wyliczenia na temat tego, ile pieniędzy wydano w tym okresie. Zrealizowaliśmy projekty czasami spektakularne, czasami bardzo drobne, bardzo małe, lokalne. No i oczywiście pewnie to się pojawi w naszej rozmowie, więc ja już to powiem. Nie zrealizowaliśmy też kilku czy kilkunastu projektów z różnych powodów w budżecie obywatelskim, w różnych częściach miasta. Niestety. I mam nadzieję, że przynajmniej część z tych projektów będzie zrealizowana, jeśli nie wszystkie w najbliższych latach, chociaż na pewno jesteśmy w kryzysowej sytuacji, jeśli chodzi o środki finansowe przeznaczone na budżet obywatelski, w ogóle w kryzysowej sytuacji finansowej w polskich samorządach. To tak ogólnie tytułem wstępu. Na pewno będziemy tutaj w tym gronie rozmawiali o szczegółach budżetu obywatelskiego. Też liczę na pytania od osób, które nas słuchają i może coś wspólnie wymyślimy. Powiem jeszcze, że dla mnie osobiście, jako dla urzędnika, dla dyrektora Biura Partycypacji Społecznej i dla zespołu, który realizuje budżet obywatelski w naszym biurze, to dzisiejsze spotkanie to też jest element konsultacji i bardzo jesteśmy ciekawi państwa zdania. No dobrze, wiemy już, jak to wygląda okiem urzędnika. Jak to wygląda okiem czy oczyma samorządowca, osoby, która no, projekt złożyła, wymyśliła nie jeden. Panie Krzysztofie, bardzo proszę. Tak, ja bym powiedział, że te 7 lat to budżetu obywatelskiego to były wzloty i upadki. Myślę, że zaczęło się od pewnej euforii, fascynacji tego, że można używać takiego narzędzia, a przecież Lublin wprowadził je, zanim było to dla samorządów obowiązkowe, aż po
no powiedziałbym pewne rozczarowanie, kiedy po tych 7 latach widzimy, jak dużo jest tych projektów nierealizowanych albo realizowanych tylko w niedużej części. No i jak też jako autorzy projektów, ponieważ nie mówię też tylko w swoim imieniu, czujemy się czasami tak trochę jakby niechciani wśród urzędników, dopytując o nasze projekty, próbując być jakby częścią tego procesu. To można odnieść wrażenie, że jest się jakby problemem i że to wcale nie jest, że to wcale nie jest pożądane, że mieszkańcy angażują się w to współzarządzanie miastem. No dobrze, do tego jeszcze na pewno wrócimy do kontaktu pomiędzy urzędem a autorami projektów. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden element. Dużo osób zarzuca włodarzom miasta, że budżet obywatelski to w tym momencie jest takie narzędzie PR-owo-marketingowe. Na ile rzeczywiście urzędowi miasta zależy na tym, żeby ten budżet był kontynuowany w takiej formie, w jakiej jest obecnie? Pan dyrektor, bardzo proszę. Ciężko mi się odnieść do tego zarzutu. Pytanie jest wielowątkowe. Jedno, nie mogę mówić za cały urząd, bo tak samo jak ciężko, aby myślę, Krzysiek, abyś mówił w imieniu wszystkich mieszkańców, nie? Są osoby w urzędzie, które postrzegają budżet obywatelski jako no w tej chwili oczywiście obowiązek, ale no jedno z dodatkowych zadań. Są osoby, które uważają, że to jest super narzędzie do realizacji lokalnych projektów, lokalnych potrzeb mieszkańców. Inni znowuż widzą, że są też inne narzędzia, z których można korzystać. Także z punktu widzenia naszego biura, Biura Partycypacji Społecznej, Budżet Obywatelski, patrzymy na to w dwóch jakby polach. Pierwszy, jest to obowiązkowe narzędzie partycypacji wpisane do ustawy, które każde miasto na prawach powiatu musi realizować i my jesteśmy tą komórką w mieście, które ją realizuje. I to jest po prostu nasze zadanie, za co po prostu ja pobieram pensję, czy pracownicy mojego biura angażujący się w budżet obywatelski, między innymi, bo inne rzeczy robimy też. To jest jedno pole, o którym rozmawiamy, a z drugiej strony nie ukrywam, że dla nas budżet obywatelski to też jest coś, w co się angażujemy. To nie jest tylko narzędzie, które przychodzimy do pracy, wchodzę, wychodzę, zamykam za sobą drzwi. To jest naprawdę bardzo angażująca praca, angażująca też emocjonalnie, bo myślę, że mówię tu i w swoim imieniu, i w imieniu osób, które pracują przy tym budżecie, a wszyscy siedzimy w jednym pokoju w urzędzie, więc też dużo na ten temat rozmawiamy i widzę, jak wiele emocji on w nas budzi. Te projekty, które są składane, problemy z realizacją tych projektów, dyskusje z mieszkańcami, etap głosowania, no to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo angażujące, czasami frustrujące, przyznaję, bardzo angażujący proces, wokół którego kręci się, można powiedzieć, duża część naszej aktywności w Biurze Partycypacji, bo budżet obywatelski to nie jest tylko moment składania projektów i później moment głosowania, to jest cały rok pracy i konsultacje społeczne i realizacja projektów, zmiany różne, które się dokonują. A na pewno budżet obywatelski to nie jest tylko i wyłącznie narzędzie promocyjne, czy też marketingowe, czy PR-owe. Dlatego, że budżet obywatelski oczywiście ma w sobie zaszyty, po prostu zaszyty taki mechanizm edukacyjny. Poprzez, my rozmawiamy tutaj w gronie osób, które, no ja jestem pracownikiem samorządowym, Krzysztof, ty jesteś wieloletnim działaczem, znamy się przecież i widujemy się wielokrotnie i ty tak samo doskonale sobie zdajesz sprawę, jak funkcjonuje urząd, ale osoby, które się angażują też w budżet obywatelski i te głosujące i te składające projekty, czy w ogóle śledzące ten mechanizm,
doświadczają pewnej, no, nazwijmy to edukacji, nie? I przy budżecie obywatelskim ja jako urzędnik, który jest od początku tego procesu, widzę to. Widzę to, jak dużo osoby, które poznałem przy tym procesie, spośród mieszkańców i mieszkanek, jak dużo dowiedziały się o mieście. Ile co kosztuje, jak wyglądają procedury, dlaczego, nie wiem, ten chodnik, jakbym sam robił z przysłowiowym szwagrem, to by kosztował tyle, a jak to jest w przetargu firma, no to niestety trochę inaczej to wygląda, i przepisy, i BHP, i umowy, i tak dalej, i tak dalej. I tych dyskusji przez te wszystkie lata w budżecie obywatelskim ja, Anna, Natalia, Łukasz, osoby, które pracują po prostu przy tym procesie, a wcześniej też pracowały, nie, dziesiątki, setki co roku telefonów mailowych, osobistych spotkań, no niestety teraz w pandemii nie. I to jest rzeczywiście proces edukacji. I ostatnia rzecz, którą powiem, to też jest proces edukacji wewnątrz urzędu, dla nas, dla urzędników, bo o ile ja mam to szczęście czy nieszczęście, przyjemność, o może tak powiem, pracować w takim wydziale Urzędu Miasta, który bardzo dużo ma kontaktów z mieszkańcami, nie? I z różnymi, ale to przy budżecie obywatelskim szczególnie, to w budżet obywatelski zaangażowane są osoby pracujące w Urzędzie Miasta w bardzo, ale to bardzo różnych komórkach organizacyjnych. Od tych komórek inwestycyjnych, jak mamy taki wydział jak inwestycje i remonty, czy Zarząd Dróg i Mostów, po Wydział Oświaty, Wydział Budżetu i Księgowości, Wydział Ochrony Środowiska i inne. Często to są osoby, które tak w swojej bieżącej pracy nie kontaktują się bezpośrednio z mieszkańcami, a poprzez budżet obywatelski nagle widzą tą interakcję, nie? Uczą się też od mieszkańców. My jako urzędnicy też się uczymy, jak nasza praca jest postrzegana, jak to, co robimy, pewne decyzje, które podejmujemy, są po prostu postrzegane i odbierane przez mieszkańców. Czasami się z tymi ocenami zgadzamy, no czasami się nie zgadzamy, uważamy, że coś jest za ostro albo niesprawiedliwie, ale okej, no też na tym polega nasza praca. Pan Krzysztof, bardzo proszę. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak skomplikowanym organizmem jest Urząd Miasta i jak skomplikowanym procesem jest budżet obywatelski, i nie chciałbym, żeby to, co tutaj mówię dzisiaj w imieniu tych bardziej rozczarowanych mieszkańców czy autorów projektów, brzmiało jak atak na Piotra, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystko w urzędzie jest zależne od dyrektora Piotra Chorosia czy któregoś z pracowników Biura Partycypacji, którzy są jako twarzą budżetu obywatelskiego, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszystko zależy od nich. Natomiast też to, co Piotr powiedział ważnego o tym, że ja jestem może tym mieszkańcem doświadczonym, prawda, no bo rzeczywiście od lat już zaangażowanym w to, co w mieście się dzieje. Natomiast martwię się właśnie o tych, którzy tego doświadczenia nie mają. I owszem, oni doświadczają pewnej edukacji, ale oni tym bardziej mogą doświadczać pewnej frustracji, rozczarowania czy zniechęcenia, kiedy nie znając tych wszystkich procedur, skomplikowania Urzędu Miasta, tego, jak on funkcjonuje, dokonują pewnego wysiłku, jakim dla nich jest złożenie projektu, czasami zmobilizowanie swoich sąsiadów, a później widzą, że na przykład projekt nie został zrealizowany albo został zrealizowany jakoś zupełnie inaczej, niż oni sobie wyobrażali, czy tylko w części. I martwię się po prostu o to, że jakaś energia społeczna jest w ten sposób wytracana. Bo ja jako ten mieszkaniec, jak co powiedzieliśmy, doświadczony, poradzę sobie, tak? I jeżeli nie przez budżet obywatelski, to będę realizował tutaj cele mojej dzielnicy w inny sposób. Natomiast nie chciałbym, żeby mieszkańcy, którzy na co dzień się tym nie zajmują, czuli się jakoś wystrychnięci na dudka. No dobrze, porozmawiajmy teraz o takich realnych problemach czy przeszkodach. Skąd się biorą, to panie dyrektorze, do pana pytanie jako do pierwszego gościa, skąd się biorą problemy z dużą liczbą projektów odrzuconych na etapie tej
wstępnej selekcji urzędowej. Mniej więcej od zeszłego roku mamy ten odsetek na poziomie 50% plus minus. Bardzo proszę o odpowiedź. Okay. Dziękuję za to pytanie. Jednocześnie widzę, że pojawiają się pytania też na czacie, więc nie wiem, czy będziemy jakoś się do nich odnosili, ale teraz tak, co do tego pytania o odsetek odrzucanych projektów. On się zmienia. On się zmienia i w tym roku urósł, w tym pierwszym kroku oceny projektów, gdzie dokonuje ich zespół, czyli zespół osób, które w Urzędzie Miasta zajmują się budżetem obywatelskim. Z czego to wynika? Pierwsza główna rzecz to jest taka, że budżet obywatelski jest wpisany w tej chwili do ustawy o samorządzie gminnym, i jest jasne, że on musi być wykonywany. I nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, w której będą przechodziły projekty, które są niedoszacowane albo ryzykowne. Ryzykowne, jeśli chodzi o realizację, że nagle może się okazać, że jest jakiś element tego projektu, który zagrozi w ogóle jego realizacji, albo na przykład budżet projektu jest niestety niedoszacowany, bądź jest duże niebezpieczeństwo, że będzie projekt dużo droższy. I o ile wcześniej, jak budżet obywatelski nie był w ustawie zapisany i nie było aż takich rygorów, mieliśmy z prezydentem takie przeświadczenie, że wartością jest dopuszczanie do głosowania jak największej ilości projektów i później walka o ich możliwość realizacji. Też mieszkańcy się natrudzili, przygotowując te projekty, ileś osób potem stoi za tymi projektami w głosowaniu i powinniśmy walczyć o realizację w jak największej części tych złożonych projektów. Teraz, nawet jakbyśmy tak chcieli, to zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne i może to ponieść za sobą duże konsekwencje, dlatego że te przepisy, które są w ustawie, one są od niedawna, to jest drugi rok, kiedy funkcjonujemy na przepisach ustawowych. Nie wiemy jeszcze, tu mówię w swoim imieniu jako dyrektor w Urzędzie Miasta Lublin, ale też w imieniu innych urzędów miast, my nie wiemy jeszcze, jak będą kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową chociażby, to jest taki organ nadzoru w sprawach finansowych nad samorządami, wykonania budżetu obywatelskiego. Na czym to będzie polegało, więc trochę wolimy dmuchać na zimne, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Budżet obywatelski to też jest procedura odwoławcza od tych ocen i to co pojawiło się też w tym roku. Z jednej strony była dość skrupulatna i można tak powiedzieć rygorystyczna, surowa ocena zespołu, później były odwołania, i projekty trafiły do prezydenta i wiele projektów po ocenie prezydenta, po rozmowie prezydenta z osobami, które zajmują się projektami, zostało przywróconych do głosowania. Mało tego, część z tych projektów przywróconych wygrało w budżecie obywatelskim, chociażby ten projekt dotyczący drzew w Lublinie, który na początku był oceniony negatywnie po spotkaniach zespołu, a w ocenie prezydenta powinien zostać przywrócony. Został przywrócony i wygrał. I w tej chwili będzie w roku 2021 realizowany. My liczymy na to, że po prostu... Znaczy, zgadzam się, Krzysztof, z tym, co mówiłeś, bo mnie też boli każdy projekt niezrealizowany i wiem, że żadna moja praca, czy nasza praca, bo to nie jest moja fizycznie praca, tylko nasza praca, naszego zespołu, nie zrobi tyle dobrego dla budżetu obywatelskiego, jak każdy zrealizowany projekt i to po prostu, że będzie to widać, nie? I nie wiem, ile pieniędzy by trzeba było wydać na reklamy w gazetach czy w jakiś inny sposób na promocję, żeby nadrobić to, co się traci tymi niezrealizowanymi projektami. I oczywiście, tu przyznaję rację, ale jednocześnie bardzo, bardzo, bardzo,
powtarzam, bardzo wiele projektów zostało zrealizowanych. I są takie projekty, no, o które po prostu toczyła się walka, nawet czasami kilka lat, żeby dokończyć ich realizację. I udało to się. I liczę na to, że też te projekty, które w tej chwili są opóźnione, one zostaną zrealizowane. Zresztą dzisiaj była sesja Rady Miasta i nie wiem, część z Państwa być może, która słucha tego spotkania, słuchała też sesji i wątek realizacji projektów, przynajmniej niektórych, był poruszany przez radnych i prezydent i pani prezydent Beata Stepaniuk-Kuśmierzak odpowiadali na te pytania i mam nadzieję, że jest jasne, że po prostu te projekty będą realizowane. Do tematu projektów niezrealizowanych na pewno wrócimy jeszcze w trakcie dzisiejszej rozmowy. Panie Przewodniczący, to samo pytanie, czyli duża ilość odrzuconych projektów na tym wstępnym etapie. Ja tutaj nie mam jakichś szczególnych zarzutów odnośnie tego wstępnego przesiewania projektów. Projekt może złożyć każdy, każdy może zgłosić swój pomysł i rzeczywiście urząd musi patrzeć na to, co jest możliwe do zrealizowania, co jest zasadne. I uważam, że dobrze, że ta wstępna selekcja jest rzetelna. Lepiej, jeżeli projekt zostanie odrzucony już na tym wstępnym etapie, niż jeżeli urząd zobowiąże się, że może ten projekt zrealizować, że akceptuje taki projekt, a później podda go pod głosowanie i później nie zrealizuje, bo właśnie to rodzi rozczarowanie i utratę tego zaufania. Także ja jak najbardziej jestem za tą dokładną selekcją projektów na wstępnym etapie i nie mam tutaj żadnych zarzutów do urzędu, w jaki sposób jest to wykonywane. A czy argumentacja ze strony urzędu zawsze jest skierowana? No, nie czytam dokładnie argumentacji każdej, prawda? Dla każdego projektu, więc trudno mi się tak wypowiedzieć. Natomiast jeżeli jakieś moje projekty były odrzucone, to zawsze to było dla mnie jasne. No, zdarzyło się tak na przykład, kiedy okazało się, że działka, na której miał być projekt realizowany, jest w trakcie postępowania zwrotowego i urząd nie może na takiej działce nic zrealizować. Ja to doskonale rozumiem. No, czegoś takiego nie mogłem się wcześniej dowiedzieć z geoportalu, natomiast no, jest zrozumiałe, że urząd takiego projektu realizował nie będzie. W tym samym temacie pytanie do pana dyrektora. Pyta pani Justyna Spryszak, co z realizacją projektu Szpilkostrada? Tak, widzę te pytania na czacie tego spotkania. Tam są pytania tak naprawdę o trzy projekty. I pozdrawiam te osoby, które piszą. Pozdrawiam Justynę, pana przewodniczącego Nowomińskiego i pana Jaśkiewicza. Tak. Dzisiaj też na sesji o tym była mowa. Pani prezydent Stepaniuk-Kuśmierzak o tym mówiła, że mieliśmy spotkanie w ratuszu z panem prezydentem Arturem Szymczykiem, który odpowiada za inwestycje. I te pytania dotyczące Szpilkostrady, wąwozu czy tego projektu na Tatarach dotyczą projektów inwestycyjnych. I no mogę powtórzyć to, co pani prezydent mówiła na sesji radnym i osobom słuchającym, że projekt budżetu, który dzisiaj był prezentowany, mówię budżetu całego miasta, wydatków w 2021 roku, bo dzisiaj na sesji to akurat było i to budżet obywatelski jest częścią tego całości budżetu. Projekt budżetu jest na razie projektem i wiemy doskonale, że wszystkich rzeczy tam jeszcze nie ma. Będzie uchwalany on w grudniu i liczymy na to, że do tego grudnia jeszcze w dyskusjach w komisjach z radnymi, też pewnie z członkami rad dzielnic, te projekty poszczególne będą przywracane. Oczywiście są projekty, które zostały przegłosowane, co znamy wyniki z tego roku i one wejdą automatycznie do budżetu miasta, a jest kwestia tych projektów tak zwanych zaległych, które z różnych powodów nie zostały zrealizowane w tym czy w latach wcześniejszych i one będą sukcesywnie po prostu wpisywane i przywracane do budżetu. Nie jestem w stanie na dzisiaj, bo też nie ja o tym decyduję, ani tak naprawdę też prezydent o tym nie decyduje. Nie jestem w stanie na dzisiaj powiedzieć, że Szpilkostrada to jest projekt, akurat mówię na pytanie Justyny Spryszak, że Justyno, Szpilkostrada to jest akurat ten projekt, który zostanie przywrócony i na głosowaniu grudniowym już on będzie wpisany do
do budżetu miasta. Nie obiecam tego. I tak samo jeśli chodzi o te projekty dotyczące wąwozu czy na Tatarach. Ale na pewno zobaczą Państwo więcej takich projektów, które są tymi projektami zaległymi. A panie dyrektorze, z czego wynika w ogóle problem szpilkostrady? Bo to jest temat czy projekt, który się przewija, o ile się nie mylę, od 2013 roku, od początku mniej więcej realizacji budżetu. Tak, no to jeśli już jest ten temat. Tak, to jest jeden w ogóle z projektów, który był złożony bodajże w pierwszym albo w drugim budżecie obywatelskim przez inną autorkę niż autor tego projektu, o którym rozmawiamy, ale tak. I wtedy on prawie, pamiętam, że wtedy on prawie przeszedł. Trochę były inne zasady, inne kwoty wtedy obowiązywały. W tym roku on nie został zrealizowany. Były próby realizacji. Zarząd Dróg i Mostów, który finalnie dostał go do realizacji, rozpoczął pracę nad nim. Między innymi trochę projekt utknął na etapie rozmów z restauratorami. Jak ta szpilkostrada miałaby być poprowadzona, tak aby nie naruszać chociażby przestrzeni, którą zajmują ogródki restauracyjne. I to był początek roku. Później wydarzył się COVID i poszatkował nam budżet bardzo, bardzo znacznie i to nie tylko szpilkostrada, z tych projektów, które nie miały przygotowanej dokumentacji jeszcze inwestycyjnej, zostały odłożone na półkę. I to jest jakby historia szpilkostrady. Ja przypomnę tylko, że w tym roku autor tego projektu, o którym rozmawiamy, złożył kolejny projekt na kontynuację szpilkostrady, czy jej rozbudowę. I ten projekt był negatywnie oceniony przez zespół oceniający, ale przez prezydenta przywrócony do głosowania. Nie powiem z głowy, ile on miał głosów, ale no niestety nie przeszedł w tym roku. Ja liczę oczywiście na to, że ten pierwszy projekt szpilkostrady, który nam wisi, że tak powiem, będzie zrealizowany. Zresztą wypowiadała się też na jego temat Rada Działalności Pożytku Publicznego. I to jest coś, co myślę, że nie budzi żadnych wątpliwości takich merytorycznych, że na Starym Mieście potrzeba jest takiego pasa, który pozwoli bezpiecznie przejść, przejechać wózkiem i tak dalej. Ja też wiele lat pracowałem na Starym Mieście, zanim zacząłem pracę w urzędzie w jednej z instytucji kultury, więc codziennie chodząc do pracy, wychodząc z niej, widziałem, co tam się dzieje, jak wygląda poruszanie się, nie wiem, osób z walizkami, osób na wózkach, czy tychże osób w szpilkach, do których nawiązuje nazwa, ale tak naprawdę to nie tylko o to chodzi. Czy pan przewodniczący słowo komentarza do szpilkostrady? Nie wydaje mi się też, zastanawiałem się do tej pory, jak to jest, że taki pozornie nieskomplikowany projekt tyle lat nie może doczekać się realizacji, no ale jak widać, są pewne rzeczy, których może nie widać na pierwszy rzut oka, także no, tak jak inni mieszkańcy, cierpliwie czekam, aż może w końcu doczeka się tej realizacji, bo na pewno jest bardzo potrzebny. No dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu, który pan zresztą sam wywołał, panie przewodniczący, czyli kontakt ze strony urzędu z autorami zwycięskich projektów. Projekt wygrywa i co się dzieje dalej? Bardzo proszę. Rozumiem, że mam mówić ja dalej, tak? Bardzo proszę, tak jest. Okej. Więc tutaj już jest bardzo różnie i jako autor wielu różnych projektów odnoszę wrażenie, że nie jest to w żaden sposób, że tu nie ma jakiejś jednolitej procedury, ponieważ bywało tak, że w sprawie pewnych projektów urzędnicy kontaktowali się ze mną, uzgadniali pewne rzeczy, a bywało tak, że nikt się do mnie nie odzywał. Projekt po prostu albo szedł na półkę i ja się o tym nie dowiadywałem od nikogo, po prostu sam musiałem dzwonić po urzędzie i gdzieś uzyskiwać tą informację, albo na przykład projekt był realizowany bez jakiejś istotnej części i też nikt nie pytał mnie, czy nie poinformował chociażby, że ta część projektu nie będzie realizowana. I też musiałem sam się tego dowiadywać. Także tutaj no dobrze by było, żeby
A to jeszcze dodatkowo też tak powiem, że tak dzwoniąc i obijając się nieraz, bo czasami nie jest tak łatwo znaleźć konkretnego urzędnika, który jest odpowiedzialny za realizację danego projektu czy elementu projektu, to no, można było odnieść wrażenie, że to nie jest, że urzędnicy nie są szczególnie zadowoleni, że ktoś dzwoni, dopytuje o to, że muszą to tłumaczyć, dlaczego to nie jest realizowane. No, nie odczuwałem takiej chęci współpracy, prawda? I tutaj jest taki dysonans. I tutaj po raz kolejny chcę podkreślić, że ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest wina Piotra Chorosia, ponieważ urzędnicy są różni, wydziały urzędu są różne. I tutaj, no ale dla zwykłego mieszkańca, który słyszy komunikat drogi mieszkańców, włączy się w działania urzędu, a później nie dostaje żadnej informacji, a gdy sam prosi o tą informację, to jest traktowany troszkę no, albo zbywany, albo wręcz tak troszkę wrogo, no to może to stanowić jednak pewien dysonans. Jak rozumiem, powinienem się odnieść. To na kilku poziomach. Pierwsza rzecz, odniosę się do tego, Krzysztof, co powiedziałeś o tym, że czasami dzwonisz do urzędu i masz wrażenie, że urzędnikom jest, bodajże powiedziałeś, że jest głupio, czy no, jakoś niewygodnie z tobą rozmawiać o projekcie, który nie jest realizowany. Nie jest. To nie wiem, pewnie my nie rozmawialiśmy, to nie ze mną rozmawialiśmy, ale powiem za siebie. Mi jest, niech to będzie to słowo głupio, rozmawiać z każdym mieszkańcem o jego niezrealizowanym projekcie. Jest po prostu, no tak po ludzku. Taka rozmowa dla mnie no, po prostu nie jest łatwa. Bo ja jestem tą osobą, z którą i wiem, że dla moich przyjaciół i przyjaciółek w biurze partycypacji ona nie jest łatwa. I ona strasznie dużo emocjonalnie kosztuje, bo po prostu to są ludzie, którzy się bardzo mocno angażują w ten proces. Nie? I tak jak mieszkańcy angażują się w swoje projekty, tak naprawdę te osoby, z którymi mam przyjemność pracować, angażują się też w ich realizację, w ich ocenę, w przygotowanie dokumentacji i tak dalej. I jak pojawiają się porażki w tym procesie, to nie wiem, te osoby, które nas oglądają, proszę uwierzyć, my też to przeżywamy. I dla nas to nie jest fajna, komfortowa sytuacja, czy coś takiego, co przyjmujemy, po prostu się wydarzyło i idźmy dalej, zobaczmy, co słychać w następnym projekcie. W żadnym wypadku tak to nie wygląda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli kontakt był utrudniony, czy ktokolwiek z Państwa, którzy przygotowują projekty, piszą je, mają kontakt utrudniony, to ja za to przepraszam. Nie wiem, czy to jest kontakt z naszym biurem, może się tak zdarzyć. Mogło się tak zdarzyć, że na przykład źle to wyglądało po naszej stronie, to bardzo źle, świadczy o nas, o naszym biurze, a mogło się zdarzyć, że tak wyglądało źle w jakimś wydziale, z którym osoba się kontaktuje, żeby się dowiedzieć czegoś o swoim projekcie. Nie? I wszędzie pracują tylko ludzie, nie dzwoni się na infolinię w sensie takim, że jakiś automat wybiera się magiczne cyferki, krzyżyk 15, to ci powiedzą o tym, co się dzieje, automat komputerowy powie, że co się dzieje w projekcie numer 15. Ludzie, tak jak my wszyscy, są różni i czasami może to po prostu słabiej wyglądać, nie? Dlatego ja za takie sytuacje przepraszam i po prostu za każda taka sytuacja po prostu nie powinna się wydarzyć, jeśli miała miejsce. I z naszej strony na przykład przez ostatnie dni wypisywaliśmy w biurze partycypacji pisma do autorów i autorek projektów wspólnie z całym zespołem realizującym budżet obywatelski do osób, których projekty będą realizowane w roku następnym. Gratulacyjne, z po prostu gratulacjami, że to ich projekty zostały przegłosowane, że dostali tyle i tyle głosów, że projekt będzie realizowany. I
mamy przyjętą wewnętrzną swoją, na swoje potrzeby biura, procedurę. Będziemy z tymi osobami, poza wysłaniem tych gratulacji, też kontaktowali się w trakcie realizacji projektów, aby wiedzieć coś więcej. Widzę, że też pojawiło się pytanie dotyczące kontaktu z autorami projektów, aby im pomóc w odwołaniach. Czasami niestety, to tak na bieżąco odpowiem, żeby nie uciekły, czasami niestety, to pan przewodniczący Nowomiński o to pyta, czasami niestety tak jest, że autorzy, wypełniając projekty, nie zezwalają na udostępnianie swoich danych osobowych. Nie wiem, czy tak było w tej sytuacji, ale mamy takie sytuacje, że ludzie po prostu do nas dzwonią, chcieliby się skontaktować, dziennikarze czasami, skontaktować z autorem projektu X, bo widzą, że w internecie jest taki projekt, ale ta osoba po prostu nie wyraziła zgody na kontakt z osobami postronnymi, żeby urząd udostępniał jej dane osobom trzecim. No i tego nie możemy zrobić. Było pytanie o to, czy jest specjalna pula na projekty niezrealizowane. Nie, w tej chwili nie ma specjalnej puli na projekty zrealizowane. Nie będzie to też sytuacja, w której będą one realizowane kosztem innych projektów, w żadnym wypadku. Po prostu analizując budżet, tak jak on w tych założeniach został dzisiaj przedstawiony na sesji Rady Miasta, budżet będzie głosowany na sesji grudniowej. Teraz przez miesiąc radni, prezydent będą siedzieli po prostu na komisjach i rozmawiali o tym, co w tym projekcie zmienić. No i po prostu w ten sposób ja osobiście liczę na to, że więcej tych zaległych projektów pojawi się. Tak też dzisiaj było na sesji mówione przez panią prezydent, więc to odpowiadam na pytanie osoby z Markot. Nie wiem, kobiety czy... I jeszcze ostatnie pytanie odpowiem od razu, żeby nam nie uciekło, bo widzę, że to jest do mnie. Szymon Pietrasiewicz pyta o te działki Skarbu Państwa. No niestety w budżecie obywatelskim realizujemy na działkach miejskich i to jest taka zasada, której trzymamy się od tak bardzo twardo od 2 lat i są tego koszty w sensie takim, że nie wszystkie projekty można zrealizować. Przepraszam, część zadań inwestycyjnych, które realizuje przez, nie wiem, w swoim działaniu miasta, one się odbywają na gruntach Skarbu Państwa, czasami na gruntach prywatnych, bo czasami trzeba kupić jakiś grunt albo dogadać się ze spółdzielnią, żeby coś można było zrobić. W budżecie obywatelskim w toku dyskusji, jakie były prowadzone nad regulaminem i tych wewnątrz urzędu i doświadczeń z realizacji z lat poprzednich i po prostu z konsultacji społecznych, doszliśmy do sytuacji, w której postawiliśmy w regulaminie warunek, że grunt musi być gruntem miejskim, bo to nam gwarantuje, że będziemy mogli projekt przez rok zrealizować, nie będziemy musieli wchodzić w dodatkowe procedury związane z pozyskaniem tego gruntu, z jakimiś, nie wiem, zmianami własnościowymi, jak w przypadku gruntów Skarbu Państwa. A ten rok to naprawdę nie jest dużo, to w urzędzie to jest chwila, moment. Panie dyrektorze, a jaką mamy gwarancję na to, że te projekty niezrealizowane zrealizowane będą? Pytam o gwarancję poza oczywistym słowem pani wiceprezydent. Czy coś jeszcze oprócz tego? Jakie mamy gwarancje? No, gwarancje państwo będą mieli, jeśli radni miejscy przegłosują to w ramach budżetu miasta. Ja wierzę, że tak się stanie. Na dzień dzisiejszy mogę mówić o tym, jak wyglądają nasze wewnętrzne rozmowy, bo to nie jest żadna tajemnica i dzisiaj też to na sesji było powiedziane. Spotykamy się w tej chwili już z panią skarbnik nową. Dzisiaj zaszła zmiana na tym stanowisku, jeśli pani skarbnik słucha, pozdrawiam. Spotykaliśmy się wcześniej z panią dyrektor, teraz już z panią skarbnik, wielokrotnie rozmawiając o niezrealizowanych projektach i możliwościach budżetowych, wpisania ich do projektu budżetu na rok 2021, ewentualnie, jeśli to są projekty jakieś większe, rozpisania ich na lata, nie wiem, 2 lata na przykład. Rozmowy te toczymy w gronie prezydenta, zastępców prezydenta i właśnie pani skarbnik.
i dyrektorów, którzy ewentualnie mieliby realizować te projekty, czy też no, powinni realizować te projekty, bo to nie wiadomo, jakie to są projekty, kogo dotyczą. I no, liczymy na to, że dyskusja jest otwarta. No, ja osobiście gwarancji nie jestem w stanie żadnych dać tutaj dzisiaj na spotkaniu. Tak samo to, co dzisiaj mówiła na sesji pani prezydent Stepaniuk-Kuśmierzak, jest wyrażeniem jej i prezydenta woli, żeby tak się stało. Droga do tego nie jest wcale taka daleka, bo za miesiąc będziemy mieli uchwalony budżet na 2021 rok, będziemy wiedzieli, które projekty już na samym początku roku są zagwarantowane do realizacji, tak aby od 1 czy tam 2 stycznia można ruszyć do realizacji. No i na pewno będziemy śledzili sytuację budżetu miasta ogólnie. Wiecie państwo, w jakiej jesteśmy sytuacji. No, nie ukrywajmy tego, no, po prostu strasznej. I jeśli chodzi epidemiologicznie, i jeśli chodzi o jakby możliwości planowania takiego 100% budżetu, to ta sytuacja całkowicie inaczej wygląda niż rok, 2 lata temu. I ona jest analizowana z miesiąca na miesiąc i służby finansowe miasta i prezydent po prostu liczą, na co starczy, na co nie starczy. No, ten rok, który mamy już prawie że za sobą, był mega kryzysowy i odczuliśmy to wszyscy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał rok 2021. To, co dzisiaj zaprezentowano w postaci budżetu miasta, no, jest planem, pewnie ambitnym. Pewnie jeszcze się zmieni. Pewnie jeszcze się zmieni do tego grudnia przez ten miesiąc i ja liczę, że ta zmiana będzie polegała, że tam pojawią się te zaległe projekty budżetu obywatelskiego. Ocena sytuacji, nadzieje, oczekiwania przez przewodniczącego Wiśniewskiego? Ja nie mam tutaj jakichś takich oczekiwań formalnych, bo tutaj co roku toczymy dyskusję o regulamin budżetu obywatelskiego. Ja trochę nie mam wiary w to, że regulamin zmieni budżet obywatelski. Regulamin narzuca tylko jakieś tam ramy, ale jak widać, te ramy nie zawsze wystarczają i nie są gwarantem tego, że zadzieje się to, co zaplanowaliśmy, co chcielibyśmy, żeby się zadziało, prawda? Także ja po prostu oczekiwałbym, że urzędnicy nie tylko biura partycypacji, ale wszystkich wydziałów, które pracują przy budżecie obywatelskim, będą przychylniej i rzetelnie do tego budżetu obywatelskiego podchodzić i będą wiedzieli, że to jest ważny element zarządzania miastem, ważny element budżetu miasta. Jeżeli rzeczywiście jest ważny dla prezydenta, dla osób, których wola jest polityczna, tutaj jest realizowana w urzędzie, to myślę, że jest to plan realny. No dobrze, niezrealizowane projekty to z pewnością jeden z problemów, ale innym problemem jest to, że spada zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim. Coraz mniej osób głosuje, chce wziąć udział, chce partycypować w tym. Jaki jest powód, zdaniem Krzysztofa Wiśniewskiego, zdaniem autora projektów? No chyba te powody wyartykułowałem już we wcześniejszych wypowiedziach, czyli myślę, że jest to jakaś tam utrata zaufania wobec tego procesu, że można się naprawdę napracować, wystrzelać ze swojego zaangażowania i okaże się, że to nie miało żadnego znaczenia. Tutaj do tej pory tak poruszaliśmy głównie te wątki, co jest realizowane, co nie jest realizowane. Ja może tutaj przy tej okazji poruszę jeszcze ten wątek, z którym też od kilku edycji budżetu się mierzymy, czyli wątek zawłaszczania budżetu przez jakieś silne grupy interesów, na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, z którymi zwykły mieszkaniec nie jest w stanie konkurować później w promowaniu swoich projektów. I myślę, że to jest jeszcze taki element, który może takiego zwykłego, szarego mieszkańca demotywować do tego, żeby się starać, ponieważ jaki dobry projekt mieszkaniec by do urzędu nie przyniósł,
no to on nie ma szansy ze spółdzielnią, która zaangażuje pieniądze spółdzielców, pracowników spółdzielni do tego, żeby pozyskiwać głosy na swoje projekty. I to widzimy w każdej kolejnej edycji, że takie sytuacje się dzieją. Trochę ten regulamin budżetu, jakby no, ja przez kilka lat walczyłem o to, żeby ten regulamin trochę zrównywał te szanse zwykłych mieszkańców z szansami właśnie tych większych podmiotów. I to się po trosze udało, no ale myślę, że jednak ciągle jest taka dysproporcja i ciągle warto o to zabiegać, żeby rzeczywiście ten budżet był dla mieszkańców, nie dla instytucji. No i właśnie o tą taką rzetelność, przychylność i o to, żeby mieszkaniec mógł zaufać urzędowi, że jeżeli urząd zobowiązuje się do realizacji tego budżetu, to rzeczywiście on będzie realizowany. Także myślę, że te wątki są kluczowe. Panie dyrektorze, dwie kwestie. Czyli po pierwsze spadek zainteresowania, a po drugie konkurowanie autorów projektów z dużymi podmiotami, takimi jak spółdzielnie na przykład. Okej. No, jeśli chodzi o ten spadek zainteresowania, oczywiście z dużą częścią rzeczy, które Krzysztof powiedziałeś, ja się zgadzam. Na pewno wpływ, i to nie czarujmy, wpływ na spadek zainteresowania budżetu obywatelskiego ma to, że nie udało nam się zrealizować części projektów. Nie? I to jest jasne, to nie ma co tutaj, nie wiem, opowiadać, że tak nie jest, czy coś w tym stylu. Nie, my sobie zdajemy z tego sprawę. To jest jedna rzecz. Druga, frekwencja się zmienia w budżecie obywatelskim, oczywiście, z różnych powodów. Także na pewno jedną z przyczyn jest COVID, który mamy w tym roku. I zmiany z tym związane, bo wiecie Państwo, przesunęliśmy i nabór projektów, i głosowanie odbyło się w innym terminie niż pierwotnie sobie zaplanowaliśmy w urzędzie i tak dalej. To też i akurat się zaczęło wtedy, kiedy wybuchła ta największa fala zakażeń, zaczął się lockdown w Polsce. W trakcie głosowania mieliśmy problemy olbrzymie z punktami tymi, gdzie można karty przynosić, bo one bazują na bibliotekach, które pracownicy okazywali się chorzy, były zamykane, przynosiliśmy je. No, cała historia w trakcie głosowania tutaj się odbywała. Frekwencja zmienia się też dlatego, że to, co Krzysztof chyba powiedziałeś na samym początku, po prostu to się trochę, mówiąc brzydko, opatrzyło budżet obywatelski. To już nie jest nowość. To jest po prostu pewna codzienność, a jeszcze jak jest wpisana do ustawy i on musi być, to już nie zwracamy na to tak uwagi. Pierwszy budżet obywatelski to było wow, co to jest, o co chodzi, zróbmy, nie wiem, taki projekt, dziwny projekt, dziwniejszy projekt, śmieszniejszy, ciekawszy, oczywisty, mniej oczywisty. Różne rzeczy tam wpływały, pamiętam. No a jesteśmy w X roku tego procesu, no już, Boże, no dobra, znowu budżet obywatelski, ten chodnik już jest wyremontowany, o Jezu, nie zrealizowali, to nie będę pisał i tak dalej, i tak dalej. I trochę to się opatrzyło, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Trochę ludzi widzi swoją aktywność w innych polach. Też się zmieniliśmy. Zmieniliśmy się jako społeczeństwo, nie? Bo mamy tam 7 czy 8 budżet obywatelski w Polsce i jesteśmy innym społeczeństwem niż w momencie, w którym ten budżet obywatelski pojawił się w Polsce. Nie wiem, no sięgnijmy do 2010 roku. Akurat miałem przed tym spotkaniem dzisiaj przyjemność rozmawiać z Marcinem Gerwinem. To jest osoba, która wprowadzała budżet obywatelski do naszego kraju, ściągała i wprowadzała w Sopocie. I właśnie jeden z wątków naszej rozmowy to był budżet obywatelski i taka konstatacja, że jesteśmy w totalnie innym kraju. Jesteśmy innym społeczeństwem niż 10 lat temu. Mamy inne problemy. Dorosło kolejne pokolenie. My się postarzeliśmy jako osoby, które są w tym procesie od początku. Nie? I to wszystko wpływa na
Też na to, jak wygląda ten budżet obywatelski, jak wygląda głosowanie, jak wyglądają składane projekty i tak dalej. No, czeka nas bardzo wiele jeszcze zmian w budżecie obywatelskim. Ja się cieszę, że tutaj też Krzysztof powiedziałeś, że jednak te kwestie regulaminu są istotne, bo chociażby właśnie ta kwestia tej drugiej części pytania, czyli głosowanie i to kiedyś, nie wiem, czy wszyscy to pamiętają, kiedyś w budżecie obywatelskim można było zbierać głosy, chodzić po blokach, po domach i do wora, bo to tak wyglądało, zbierać głosy sąsiadów i potem na przykład przynieść całą skrzynię tych głosów do urzędu i było ich na przykład 2000 za projektem X, a ktoś przyniósł 5000 za projektem Y. Teraz się tego nie da zrobić. Także i to się zmieniło po konsultacjach społecznych. To było wydyskutowane z mieszkańcami. Pewnie część z Państwa, która słucha tej rozmowy, w nich uczestniczyła i być może to pamięta. Nie? I to nie była taka prosta zmiana. Dyskusja na ten temat była bardzo, ale to bardzo siarcista, emocjonująca. Nie wszyscy tej zmiany chcieli. Nie dla wszystkich ona się zakończyła dobrze. Więc to, a tak naprawdę to było, nie wiem, jedno zdanie w regulaminie. Nie? I to wywróciło nam wyniki. Zmieniła się też frekwencja. Bo już teraz nikt nie przychodzi, jeśli mieszkasz w bloku na czubach, nikt nie przychodzi ci do domu, nie puka z wypełnioną kartą, że tylko się proszę podpisać, wpisać tam swój PESEL, my zabieramy kartę i już głos oddany. Nie? Trzeba albo to samemu zrobić na komputerze, albo samemu udać się do punktu głosowania z wypełnioną kartą. Nawet jak ją znajdę w skrzynce pocztowej z wypełnionym numerem projektu, to muszę podpisać się i pójść. Nie? I to nie jest wcale już takie proste, żeby tak, mówiąc kolokwialnie, nabijać te głosy, więc te zmiany w regulaminie są mega, mega istotne. No i zobaczymy. No, wiadomo, jaki był regulamin w tym roku. Chętnie ocenimy go, zobaczymy, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Jak coś się nie sprawdziło, to zmieniajmy. Zmieniajmy te rzeczy, które Państwo uważają, że są niesprawdzone. Mówcie nam, że coś się nie podobało, coś się nie sprawdziło i dyskutujmy o tym. Będzie spotkanie na ten temat 1 grudnia. Piszcie do nas, jest wywieszone ogłoszenie o konsultacjach, jest ankieta. Po prostu no, zróbmy tak, żeby ten regulamin był lepszy, nie? Bo ja czy moje biuro, osoby, z którymi pracuję, nie mamy żadnego biznesu w tym, żeby on tak albo inaczej wyglądał. Nie? Chcemy, żeby to było łatwe, lekkie, angażujące ludzi, wiarygodne w głosowaniu i dało się zrealizować, nie? I żeby po prostu odpowiadało na potrzeby mieszkańców. Panie Krzysztofie, komentarz? No, miło słyszeć te słowa, Piotr, twoje i ja myślę, że tutaj mimo, że postawieni tak może przez organizatorów w dwóch przeciwnych narożnikach tego ringu, to jednak to w bardzo wielu rzeczach się zgadzamy. Fajnie, że jest wola jakby z różnych stron, żeby ten budżet rzeczywiście wyglądał fajnie, żeby był fajnym narzędziem. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy rozmawiać wyłącznie o regulaminie, bo tak jak powiedziałem, regulamin jest ważny, ale to nie jest jedyny problem budżetu obywatelskiego i mam nadzieję, że jako ty, jako twarz tego budżetu obywatelskiego będziesz też zabiegał o to, żeby nie tylko regulamin, ale też postawy urzędników w innych wydziałach może trochę się kalibrowały do tego ważnego w mieście procesu. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali chwilę o pandemii koronawirusa. Jak ona wpłynęła na budżet z perspektywy Biura Partycypacji? To znaczy to, że się do góry nogami wywróciły terminy, to już wiemy. No ale są też przecież inne problemy, z którymi się zmagają i autorzy, i sami mieszkańcy. Mhm.
Tak. Jeszcze nawiążę do tej twarzy budżetu obywatelskiego. Tak naprawdę twarzą budżetu obywatelskiego od lat jest Anna Machocka, z którą pracuję w Biurze Partycypacji. Akurat dzisiaj ja jestem na tym spotkaniu, ale ona jest osobą, która dba i której ja pytam, jak czegoś chce się dowiedzieć o budżecie obywatelskim, to pytam Annę i ona ma to wszystko w małym palcu. A jak wpłynęła nasza sytuacja na sytuację budżetu pandemia? Pierwsza rzecz. Pierwsza, wpłynęła na wielu polach. Pierwsza to jest wpływ na realizowane projekty. To już przerabialiśmy ten wątek na dzisiejszym spotkaniu. Nie? To było pierwsze uderzenie COVID-u w budżet obywatelski i po prostu w budżet miasta. I teraz ponosimy tego konsekwencje. Druga sytuacja to to, że Państwo pewnie wszyscy tego nie wiedzą, to, że przez pewien czas, jak zaczęła się epidemia, zaczęła się też dyskusja w Sejmie i w Senacie oraz w Kancelarii Prezydenta RP na temat tego, aby z uwagi na epidemię zmienić ustawę o samorządzie gminnym i wycofać budżet obywatelski, albo dać taką możliwość, żeby wycofać budżet obywatelski w czasie epidemii. Stąd też w naszych miastach, bo to nie tylko w Lublinie, jest duże opóźnienie czasami ze startem naboru projektów i potem głosowaniem. My nie jesteśmy ostatni z głosowaniem, głosowanie teraz trwa w Gdańsku, w Poznaniu, także to jest jakby następne uderzenie w budżet. Wywróciło nam to pracę naprawdę bardzo znacznie, bo no po prostu pracę wewnątrz biura, nie wiedzieliśmy na czym stoimy, czekaliśmy na kolejne te tak zwane tarcze, w których raz ten przepis był, potem go gdzieś usuwano na etapie prac w Sejmie, no były to, trwało to chyba ze 2 czy 3 miesiące. Następna rzecz to jest ten rok, jak już zrobiliśmy nabór projektów, no to niestety on był bardzo późno, bo zakończył się w lipcu, to jest jedna rzecz, to jest niewygodny termin dla mieszkańców, doskonale wiemy to. Następnie przełożenie naboru projektów wpłynęło nam na przełożenie oceny projektów, co skutkowało też tym, że samo głosowanie odbyło się później niż planowaliśmy, bo ocena, potem były odwołania, to wszystko trwa. Ja dziękuję wszystkim urzędnikom, którzy się w to zaangażowali, już robiliśmy to nieraz, szczególnie w ten proces odwoławczy, gdzie nawet w samym regulaminie, Państwo nie wiem, czy są świadomi, że mamy zapisane 30 dni na rozpatrzenie odwołań. Już nie pamiętam, w ile dni zostały przygotowane materiały dla prezydenta, żeby mógł on rozpatrzyć te odwołania. W 5 dni, w 3, czasami w jeden dzień i naprawdę w urzędzie zrobiono to bardzo szybko, ale głosowanie nie było później. Znowu zaczął się szczyt zachorowań i mieliśmy problemy z punktami do głosowania. Część osób nam to sygnalizowała, bo część punktów do głosowania to są biblioteki i te punkty po prostu wypadały z powodów chorób pracowników, też zmian w zasadach funkcjonowania bibliotek. Zakończyło się głosowanie. Te punkty mobilne też nie były specjalnie oblegane, bo też musiały funkcjonować w rygorze takim covidowym, było to ciężkie i dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w tą pracę w punktach mobilnych i jednak się jej podjęły. Pewnie to jest jeden z tematów do dyskusji o zmianach w budżecie obywatelskim na następny rok. A już na koniec, jak dostaliśmy te karty do głosowania z punktów i z bibliotek, to też nie powiem wielkiej tajemnicy, ja tego nie ukrywam. Też sytuacja epidemiczna w naszym biurze trochę się bardziej skomplikowała, w zespole budżetu obywatelskiego. Tego nie ukrywam, jestem chory. Od czasu, kiedy te projekty do nas spłynęły, i to też miało wpływ na reorganizacji całego naszego biura. Ten, kto wie o tym, nasze biuro pracuje w tak zwanym open space'ie, w
momencie, w którym pojawiła się choroba też w naszym biurze, musieliśmy ten open space na jakiś czas wyłączyć. Pracownicy wszyscy, którzy byli fizycznie w biurze i mogli chociażby na przykład, mogliby chociażby wprowadzać głosy papierowe, zostali skierowani na pracę zdalną. Te głosy papierowe, nazwijmy to, zostały poddane kwarantannie. Znowuż nam się to przeciągnęło. No, trochę nam to wywróciło życie i zawodowe, i części z nas osobiste. Wywróciło nam też ten budżet obywatelski. I mam nadzieję, że działając w takich sytuacjach, kurczę, trochę ekstra, których w ogóle się nie spodziewaliśmy, wiele się nauczyliśmy i budżet obywatelski w roku następnym, nawet jeśli sytuacja epidemiczna będzie w naszym kraju bardzo trudna dalej, ja liczę, że tak nie będzie, mamy pewne rzeczy przetestowane. Wiemy, co zrobić, co nie wyszło, w co się angażować, co odpuścić, bo to nie ma sensu. I też to będziemy proponowali w trakcie dyskusji nad regulaminem. Przed tym, jak głos zabierze pan przewodniczący, chciałbym zwrócić uwagę na taki aspekt, że może przez tą pandemię Urząd Miasta zrezygnuje z głosowania w formie stacjonarnej, no bo pandemia pokazała, że zdalnie też można i zainteresowanie było stosunkowo duże. Może to jest ta droga, którą należy obrać. Panie przewodniczący, bardzo proszę. No tak, zgadza się. Pandemia pokazała nam i nauczyła nas wszystkich może trochę bardziej posługiwać się, czy pokomunikować się przez internet, załatwiać więcej spraw przez internet, ale myślę, że ciągle jest grupa ludzi wykluczonych cyfrowo, zwłaszcza dotyczy to seniorów i no, moim zdaniem jakby wykluczenie głosowania papierowego no, wykluczy też te osoby z udziału w budżecie obywatelskim, także moim zdaniem trzeba byłoby się naprawdę dwa razy zastanowić, zanim podejmie się taki krok. Pan dyrektor. Tak, ogłosiliśmy konsultacje społeczne regulaminu. Jedną z rzeczy, którą na razie rozmawiamy tylko wewnątrz biura, ale powiem to też tutaj publicznie. Jedną z rzeczy, na przykład, którą będziemy chcieli poruszyć na spotkaniu, do którego dojdzie, a może to się już wcześniej pojawi w jakichś mailach czy ankietach, które do nas spłyną, to jest to, żeby zastanowić się, czy jest sens robić te punkty mobilne. Nie, mamy statystyki z tych punktów, ile tam głosów wpływa i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby całkowicie zrezygnować z głosowania papierowego, bo to, co mówisz, Krzysztof, jest racją. Są osoby, które głosują. Nawet pomimo pandemii my mieliśmy przecież grubo około 1500 głosów papierowych, nie? Także to nie jest wcale mało. Czyli około 1500 osób poszło do biblioteki albo do biura obsługi mieszkańców w tym czasie, który jest dla nas trudny, i po prostu złożyło swoją kartę. Więc być może nie ma sensu rezygnować z głosów papierowych w 100%, chociaż są takie miasta. I są takie miasta, które od początku mają tylko głosowanie internetowe. Tylko zmodyfikować po prostu to głosowanie papierowe, rezygnując na przykład, to jest pomysł do dyskusji, z punktów mobilnych, zostawiając tylko bomy, zostawiając te miejsca, które są otwarte, do których można wejść, biblioteki, do której można wejść, zostawić swój głos, być może dzielnicowe, czy w ogóle domy kultury, centra kultury, korzystając z tej naszej infrastruktury tak zwanej miejskiej, poprzez którą moglibyśmy zorganizować takie głosowanie. W tym roku, w czasie pandemii, na przykład prowadziliśmy rozmowy z dzielnicowymi domami kultury i niestety nie było to możliwe, bo nie dało się wejść po prostu, że przychodzę ja z ulicy z kartą do głosowania i wchodzę sobie oddać głos. Tak w trakcie pandemii te miejsca nie funkcjonowały, więc zrezygnowaliśmy, ale być może na przyszłość trzeba będzie do tego pomysłu wrócić.
Chociaż oczywiście, jeśli będzie dużo osób mówiło o tym i przekona do tego, bo to pamiętajmy, że zmiana regulaminu to jest zmiana uchwały Rady Miasta, więc to radni muszą wyrazić na to zgodę. To, że na przykład mi się coś spodoba, prezydentowi coś się spodoba, nam się tu spodoba, dajmy na to w tym gronie, w które dzisiaj rozmawia, to jeszcze nie jest gwarancja, że to wejdzie w życie, bo to radni będą ostatecznie o tym decydowali, nie? I trzeba będzie po prostu, być może na przykład radni zdecydują, że okej, zrezygnujmy z głosów papierowych, róbmy wszystko przez internet, chociaż nie wiem, czy to by było najrozsądniejsze. Panie przewodniczący, słowo komentarza. No tutaj fajnie, że padła konkretna liczba, 1500 osób, dla których zagłosowanie papierowe w ograniczonej ilości punktów w reżimie pandemicznym było jakimś tam wysiłkiem. Jeżeli te osoby chciały podjąć ten wysiłek, to znaczy, że ten proces jest dla nich ważny i rzeczywiście nie miały możliwości z jakichś powodów zagłosować inaczej. Dlatego naprawdę nie warto moim zdaniem wykluczać takich osób z tego procesu i trzeba robić wszystko, żeby takie osoby mogły zagłosować. Tutaj też ważne jest z mojego punktu widzenia właśnie ta obecność bibliotek. W tym roku zdaje się ona nie była możliwa właśnie z powodu pandemii tak do końca. Natomiast z moich obserwacji wynika, że to są jedne z najlepszych miejsc właśnie do głosowania i myślę, że ważniejsze niż te punkty mobilne, ponieważ to są miejsca już ludziom znane, które są blisko mieszkańców. Na przykład tutaj na Czubach są południowych, to jest dla nas miejsce, ta lokala nasza filia Biblioteki Miejskiej jest dużo bliższym miejscem niż Bomen, do których mamy kawał drogi. Więc dobrze by było, żeby te biblioteki, które i tak przecież mają tą funkcję właśnie też w tej chwili taką integracji mieszkańców, takich miejsc spotkań, to się świetnie wpisuje i łączy jedno z drugim i nawzajem się te działania bardzo dobrze wspierają. Ja bym naprawdę walczył o to, żeby to w ten sposób zostało. Rozumiem, że pełna zgoda, tak? Tak, ja zgadzam się, że i rzeczywiście Krzysztof, u was był problem z biblioteką, tak. No, wiemy o tym, zdajemy sobie z tego sprawę i to, a to zawsze, ta biblioteka wasza była zawsze tym punktem, do której dużo osób przychodziło. Dużo głosów było papierowych, nie? I to nie było, no, tak się wydarzyło, że do tej biblioteki nie mieliśmy dostępu w tym roku i to wszystko się działo na bieżąco. To były naprawdę, ogłosiliśmy głosowanie i telefony z uwagi na to i to, ten punkt będzie zamknięty, ten punkt będzie zamknięty, okej, to szukajmy innego, żonglowanie tymi punktami. Nie było to łącznie z tym, że tutaj Anna Machocka więcej by powiedziała, bo ja już nie wszystkie szczegóły mam w głowie, ale łącznie bodajże, że mieliśmy punkt głosowania w sekretariacie zarządu dróg i mostów w Lublinie na Krochmalnej, bo po prostu tak te biblioteki nam się wysypywały, żeby po prostu zostawić tą możliwość przynoszenia głosów, nie? Został nam, panowie, ostatni temat, ale jest jeszcze pytanie od Krzysztofa Kowalika, pytanie do pana dyrektora, tak się domyślam. Chciałbym się spytać, co z wygranymi projektami, które nie mogą być zrealizowane, czy w ich miejsce wskoczą inne, czy pieniądze przepadną? To jedna część, a druga dotyczy seniorów, ponieważ to 25% mieszkańców miasta, a w budżecie tylko 15% głosów. No to musielibyśmy rozmawiać o konkretnych projektach, które nie mogą być zrealizowane, bo no jeśli nie mogą, to nie mogą, bo nie wiem, co tam się wydarzyło, o który projekt dokładnie chodzi, jakieś przyczyny formalne. Znaczy tak, jeśli wypadnie projekt z budżetu obywatelskiego, bo coś się wydarzy, nie wiem, no jakaś sytuacja taka, że nie wiem, no za tydzień się okaże, że projekt, który został przegłosowany, nie może być zrealizowany. No to jest jasne, że wejdzie następny z listy głosowania, nie? Jeśli coś takiego się wydarzy, nie wiem, we wrześniu czy w październiku 2021 roku, to no tak się nie wydarzy, bo już nie, na pewno nie uda się do końca roku go zrealizować, ani jakoś przeprowadzić kolejnego projektu.
ale mam nadzieję, że w ogóle takiej sytuacji nie będzie. My analizowaliśmy, ja wiem, szanowni państwo, że nie zrealizowaliśmy wielu projektów, które były wpisane w styczniu 2020 roku do budżetu. My to wiemy. I my analizowaliśmy wszystkie te projekty, krok po kroku, co się z nimi wydarzyło z panem prezydentem, z panią prezydent, z panią skarbnik. I naprawdę, jeśli jakby nie ten COVID, nie sytuacja budżetowa i po prostu wywrócenie budżetu miasta, te projekty nie były zagrożone w realizacji. One by zostały zrealizowane. Właściwie tam jest jeden taki projekt, zresztą projekt, który był przyczyną tego początkowego, o którym na początku mówiliśmy, wzywania do bojkotu budżetu obywatelskiego, bo nadal nie został zrealizowany. I to jest jedyny projekt taki, który tam nagle w trakcie realizacji pojawiły się przeszkody dodatkowe, ale wierzę, żebyśmy je pokonali. I to, co jeszcze pyta Krzysztof Kowalik o te kwestie dotyczące frekwencyjne, czy też proporcje osób głosujących. No tak, tak jest. Jeszcze ja osobiście nie miałem czasu przeanalizować tych wyników pod kątem takiej struktury wiekowej, jak to wyglądało. Jeszcze przede mną ten czas, nie znam ich, pewnie tak jest. I myślę, że wpływ na to, co Krzysztof Kowalik zwracasz uwagę, ma chociażby pandemia w tym roku i to, że właściwie poza momentem wyborów prezydenckich, to cały przekaz naszego państwa do seniorów jest taki: zostańcie w domu, nigdzie nie chodźcie, tylko wtedy w lipcu mogliście, teraz już nigdzie nie idźcie. Więc nie wiem, no mam mamę, mam babcie, które są w tym właśnie wieku, no, co prawda nie w Lublinie, ale mam i wiem, jaki przekaz jest do nich adresowany, nie? Żeby nigdzie nie chodzić, nie spotykać się, dbać o swoje bezpieczeństwo właśnie to pod kątem zdrowotnym, nie? I jeśli przyjmiemy tak stereotypowo, że osoby starsze częściej głosują papierowo, na przykład do tej biblioteki pójdą, czy do BOM-u, po prostu chociażby chodząc po mieście, no to w tym roku miały to utrudnione. Nie ukrywajmy tego, nie? Miały to utrudnione i fizycznie było to trudniejsze, bo po prostu się punkty sypały i ten przekaz do tych osób był taki, żeby po prostu zostać w domu, nie? I jeśli nie korzystały z internetu, to nie zagłosowały. I to jest w ogóle wyzwanie, nie? Takie związane z wykluczeniem cyfrowym, bo te dane trzeba przeanalizować, nie? I to nie tylko osoby starsze mają tutaj jakby niedowartościowanie, bo myślę, że znając dane z lat wcześniejszych w budżecie obywatelskim i dane demograficzne Lublina, tak samo to dotyczy osób młodych. Przecież każdy może wziąć udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim, a mamy, nazwijmy to, niedowartościowanie osób młodych czy bardzo młodych, nie? Tych nastolatków na przykład. Nie? To też jest grupa, która nie wyskakuje nam tak, jak powinna w statystyce, a można stereotypowo powiedzieć, że no, oni żyją w internecie, no po prostu głosowanie w budżecie obywatelskim. Wiecie państwo, ile dostaliśmy maili, ile osób nas chwaliło za ten system w tym roku, że to takie proste, intuicyjne, fajne, ładne, szybkie. Bardzo się z tego cieszę, to też bardzo budujące. I można powiedzieć, że te młode osoby siedziały, mogły kliknąć tam 2 minuty, ciach, wybrać projekt i zagłosować. A pewnie tak nie zrobiły. Pan przewodniczący? No ja też jeszcze nie analizowałem tych wyników jakby takich statystycznych i zresztą nie jest to do końca moja rola. Ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że my tutaj na dzielnicy w zeszłych latach staraliśmy się promować budżet obywatelski wśród młodzieży. Już nawet nie same projekty, tylko możliwość głosowania w budżecie we współpracy ze szkołą. Po prostu przychodziliśmy na godziny wychowawcze do szkoły podstawowej w naszej dzielnicy i opowiadaliśmy o budżecie obywatelskim, na czym to polega, jak można głosować.
i chcieliśmy w ten sposób jakby też troszkę wpłynąć na to, że ci młodzi mieszkańcy bardziej zainteresują się swoją dzielnicą. To takie budowanie tej takiej naszej małej demokracji tutaj lokalnej. No, mam nadzieję, że to wpłynęło to w miarę dobrze na udział tych młodych ludzi. Natomiast no, na przykład, jeżeli mówimy o nastolatkach, no to my tutaj na dzielnicy nie mamy liceów, więc nie mam możliwości takiej systemowej pracy, takiego systemowego dojścia do młodzieży i takiej akcji informacyjnej. No i tutaj też myślę, że to też taka trochę rola Urzędu Miasta, żeby może bardziej wziąć na siebie tą promocję, która rzeczywiście w pierwszych latach budżetu obywatelskiego była bardzo duża i później z każdym rokiem już coraz mniejsza, coraz mniejsza. A to nie jest tak, że mieszkańcy wiedzą, pamiętają, tylko myślę, że większość mieszkańców wciąż jeszcze nie wie, co to jest budżet obywatelski, albo miesza im się to z jakimiś innymi narzędziami. I to trzeba stale przypominać, stale edukować. Tak jak Piotr powiedziałeś, że ta rola edukacyjna jest tutaj bardzo ważna. Także no my na przykład tutaj w dzielnicy na tyle, na ile możemy, bierzemy to na siebie, ale no też byłoby fajnie, gdyby urząd też ze swoimi możliwościami też nie odpuszczał tego. Rozumiem, że komentarz będzie, tak? Ja zgadzam się, bo rzeczywiście w tym roku, który jest taki inny, to zdaję sobie sprawę, że na przykład duża część promocji przez te wszystkie lata w budżecie obywatelskim jest prowadzona właśnie w ten sposób, co Krzysztof powiedziałeś, nie? To są rady dzielnic, które wykonują tytaniczną pracę, często promując swoje projekty, ale dobrze, niech to robią. Nie, czy osoby z rad dzielnic, to są, nie wiem, różni nauczyciele, którzy złożyli projekt, jacyś lokalni aktywiści, ludzie z organizacji pozarządowych i tak dalej, i tak dalej, osoby zaangażowane. I w tym roku to było mega utrudnione, więc ten element promocji, który dla nas, mówię tutaj w imieniu urzędu, dla nas jest darmowy, który jest najbardziej wiarygodny, przede wszystkim, nie? Bo to nie jest po prostu kupiona reklama, tylko żywi ludzie, którzy są zaangażowani w promocję swoich projektów. Bardzo kulał w tym roku. Nie? Jeszcze nie wszyscy potrafimy poruszać się super w internecie, nie wiem, promować to na portalach społecznościowych i tak dalej. I zdajemy sobie z tego sprawę w 100%. Chcielibyśmy, ja mówię jako Biuro Partycypacji Społecznej, prowadzić większe akcje promocyjne, tylko to kosztuje. To kosztuje i po prostu w tym roku zrobiliśmy to, co mogliśmy. Nie? Były spoty w radiu, było trochę materiałów, było trochę postów sponsorowanych, były to, co zaplanowaliśmy od początku, te mobilne punkty. To jest wszystko do przemyślenia. Poruszamy się naprawdę w bardzo, bardzo skromnym budżecie w tym zakresie, jeśli chodzi o Biuro Partycypacji. Chciałbym robić więcej, chciałbym, żebyśmy jako miasto mogli zrobić więcej i nie wiem, żeby były jakieś fajne gadżety, materiały promocyjne, które dotrą do, nie wiem, każdej skrzynki pocztowej, do każdego ucznia i uczennicy w szkole, będą w każdym sklepie na przykład, albo w każdej taksówce, w każdym autobusie komunikacji miejskiej, nie? Bardzo, bardzo chętnie to zaprojektujemy, wspólnie wybierzemy to, co działa, no tylko zdajemy sobie sprawę, że to po prostu kosztuje, a w decyzjach, na co wydawać pieniądze publiczne, no ta promocja nigdy nie jest tym numerem jeden. Panowie, ostatni temat, nieco lżejszy już. Budżet obywatelski województwa lubelskiego, czyli instrument, o którym mówią politycy wszystkich opcji od też chyba 7 lat, o ile dobrze pamiętam, bo to ówczesny radny Andrzej Pruszkowski zaproponował. Na ile taki instrument może się pokryć, na ile może wspomóc, uzupełnić budżet miasta, w tym przypadku budżet obywatelski Lublina? Bardzo proszę, pan przewodniczący, jako pierwszy.
Przyznam szczerze, że trudno mi się wypowiedzieć, ponieważ nie znam szczegółów pomysłów odnośnie tego budżetu wojewódzkiego. Natomiast no, myślę, że każde narzędzie, które ma szansę włączyć mieszkańców w ten proces zarządzania tą naszą mniejszą czy większą wspólnotą, jest warty tego, żeby nad nim pochylić i spróbować go wdrożyć. Także ja tutaj od tego budżetu wojewódzkiego nie jestem ekspertem i nie miałem z nim zbyt dużo do czynienia, także nie wypowiem się o szczegółach, natomiast myślę, że trzeba koniecznie na każdym szczeblu rozważać takie włączanie mieszkańców do zarządzania, tak? Pan dyrektor, proszę. No to nie są to moje kompetencje, ale znam ten pomysł na budżet obywatelski na poziomie województw, nawet trochę śledzę to. Znam ten pomysł chociażby dlatego, że był mój szef Krzysztof Komorski, taki pomysł adresował, on jest teraz radnym wojewódzkim w Sejmiku i wiem, że taki pomysł zgłaszał na sesji i proponował, żeby w województwie lubelskim taki pomysł był. Mało tego, śledzę budżety wojewódzkie, akurat mam tą przyjemność, że moja bardzo bliska znajoma odpowiada za budżet obywatelski województwa mazowieckiego. Zresztą dziewczyna z Lublina, która kończyła tak jak ja Wydział Politologii na UMCS-ie, pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. I to ona wdraża, przygotowała cały schemat budżetu obywatelskiego dla Mazowsza i teraz go realizuje po raz pierwszy. Bardzo często o tym rozmawiamy i dużo rzeczy też jakby porównuje z takim budżetem miejskim, jak to wygląda i u nich się udaje. Przynajmniej na razie, nie? Są po ocenie, chyba teraz jest głosowanie, albo ono się skończyło, już tych szczegółów nie znam, ale oni są zachwyceni, jeśli chodzi o tę bazę urzędniczą z tego, tym procesem, pierwszy raz to robią, mieli duże frekwencje, duże zainteresowanie mieszkańców składaniem projektów. I taki budżet obywatelski na poziomie wojewódzkim, marszałkowskim, może być bardzo fajnym narzędziem budującym pewne poczucie takiej lokalności na tym poziomie regionalnym, nie? Bo w gminach, to też badania pokazują, że do gmin to jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Ale czym wyżej, tym jest gorzej, nie? Potem na poziomie państwa to się znowu pojawia, nie? Ale powiat, a już województwo to jest bardzo daleko, nie? I tutaj nagle oddanie jakiejś decyzyjności na poziomie wojewódzkim. Oczywiście, pamiętajmy o jednym, te projekty nie będą o wiele inne niż te, które składamy w miastach, nie? To znowu będą projekty dotyczące konkretnych ulic, wojewódzkich, a nie miejskich, konkretnych działek, gdzie gdzieś na jakimś terenie powstanie plac zabaw, czy jakieś boisko będzie dofinansowane i tak dalej, i tak dalej. I tylko, że to będzie rozsiane po całym województwie, nie? I to będzie akcja dla, jeśli byłoby w województwie lubelskim, to by było dla wszystkich mieszkańców naszego województwa. I to jest bardzo ciekawy proces, bo tak jak rozmawiam ze swoją przyjaciółką, ona właśnie o tym mówi, że gminy się w to angażują, powiaty się w to angażują, promując projekty ze swojego regionu, jacyś, nie wiem, lokalni aktywiści, a Mazowsze, no to jest olbrzymie województwo, dużo większe, poza tym, że dużo bogatsze, ale też dużo, dużo większe niż województwo lubelskie, rozleglejsze, z większą ilością osób. I to jest mega, mega ciekawy pomysł. Oczywiście budżet na poziomie wojewódzkim to jest nie tylko województwo mazowieckie w tym roku, od wielu lat inne województwa wdrażają budżety, jest w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i w wielu innych województwach. Cóż, no, a panie dyrektorze, niech pan województwa wezmę udział. A niech pan powie z pana doświadczenia, czy z pana perspektywy, czy to rzeczywiście jest tak skomplikowane, żeby taki budżet obywatelski wdrożyć, bo mówił mi jeden z obecnych wicemarszałków rok temu mniej więcej, że tyle to trwa, bo to nie jest proste, a zestawianie tego z budżetem obywatelskim miasta to jest w ogóle pomysł nietrafiony, bo ten wojewódzki jest dużo bardziej skomplikowany.
Jestem oczywiście z boku całkowicie przy tym procesie, który dzieje się na Mazowszu, no bo od momentu pomysłu w zarządzie województwa mazowieckiego marszałek Struzik tam jest, jak to się pojawiło, jak to trafiło do tej mojej przyjaciółki, to ona pierwsze co zrobiła, do mnie zadzwoniła i powiedziała, że będziemy robić budżet obywatelski na Mazowszu i śledzę to. I no, wiele godzin już rozmawiałem z nią na ten temat. Tak, jest to trudne. Zawsze na początku wszystko jest trudne, co jest nowe. Ale spokojnie, no, to Mazowsze rządzone przez takie, a nie inne władze poradziło sobie bez problemu. Oczywiście i co ważne, przecież oni nie wyważali drzwi. Nie byli pierwsi w kraju. To ci pierwsi zawsze mają najtrudniej, nie? Bo się mierzą z niewiadomym. Nie? A tutaj mamy kilka lat doświadczeń, bardzo wielu już w tej chwili województw w Polsce z budżetem obywatelskim. Już nie pamiętam, nie chcę przekłamać, ale chyba Podlaskie było w ogóle pierwszym, które robiło budżet obywatelski na poziomie wojewódzkim, marszałkowskim. I myślę, że oni to mieli trudno. A ten, kto chce teraz to robić, już wszystko wymyślono, już z większością problemów się zmierzono. Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Urzędu Miasta Lublin. Dziękuję, dobranoc. Krzysztof Wiśniewski, przewodniczący zarządu dzielnicy Czuby Południowe, autor projektów, również dziękuję. Dziękuję serdecznie i życzę dobrej nocy wszystkim, którzy nas słuchali. Ja również zapraszam Państwa, w przyszły czwartek będziemy rozmawiać o programie Bezpieczna droga do szkoły. Filip Karman, kłaniam się nisko i do usłyszenia.